Dobiegają końca przygotowania Zewki Kobyla Góra do startu rundy wiosennej. Wiemy już, kto zasilił kadrę przed inauguracją rozgrywek. Garść informacji o zmianach transferowych zdradził nam prezes Zewki podczas piątkowego treningu 1 marca. No na pewno zawodnicy, którzy już z nami trenują, to Łukasz Duczmal, dzisiaj dołączył do nas Patryk Gabiś, Szymon Chyża z Siedlikowa. No jeszcze jesteśmy w trakcie rozmów z dwoma, trzema zawodnikami, tak więc myślę, że już wtorek, środa, przyszły tydzień będziemy mieli zamkniętą kadrę seniorów na rundę wiosenną. No oczywiście inwestujemy w naszą młodzież tutaj kobylogórską, więc też trenują z nami juniorzy młodsi, ci, którzy wyróżniają się na treningach i mają szansę jakby gry w meczach sparingowych, jak i uczestniczenia w treningach z drużyną seniorów. Wspomniane przez prezesa nazwiska na pewno są znane w powiecie ostrzeszowskim, bowiem Łukasz Duczmal grał wcześniej przez wiele lat w Wiktorii Ostrzeszów, Szymon Chyża w LZS-ie Siedlików, a Patryk Gabiś miał krótki epizod w LZS-ie Doruchów. Panowie wzmocnią drużynę w pomocy i obronie. Trener Grzegorz Sajewicz nie kryje, że tak naprawdę na każdej pozycji przydałyby się wzmocnienia, oprócz bramkarza, bo jak przyznał, Sebastian Idziorek i Łukasz Walczak solidnie przepracowali okres zimowy. Wiosną nie zobaczymy Mateusza Maciaczyka i Michała Domagalskiego. Trener Grzegorz Sajewicz powiedział nam, że jest dwóch zawodników, którzy okres przygotowawczy potraktowali z przymrużeniem oka. O kim mowa? Tego zdradzić nam nie chciał, ale nie ma powodów do obaw, bo lista zawodników, którzy mają odejść, zamyka się właśnie na wspomnianych na wstępie nazwiskach. Zewka w rozegranych do tej pory sparingach nie wypadła najlepiej. W ostatnią sobotę, 2 marca, zawodnicy ulegli 1-3 wyżej notowanej Odolanowi Odolanów. Wiadomo jednak, że wynik jest sprawą drugorzędną. A na pewno dużym plusem dla piłkarzy jest możliwość zagrania z mocnymi zespołami. No rzeczywiście te wyniki nie wyglądają najlepiej, ale to tutaj na usprawiedliwienie trochę powiem, że no frekwencja, która nie zawsze była korzystna po naszej stronie, powodowała to, no, że te wyniki nie były do końca okej. A druga sprawa, no graliśmy naprawdę z wymagającymi zespołami, które trenowały cały czas na tych sztucznych boiskach. Runda wiosenna w kaliskiej klasie okręgowej rusza 17 marca. Zewka na wyjeździe zagra z LZS-em Doruchów i jak zdradził nam trener, jego drużyna nie chce popełnić błędu z jesieni, kiedy to kobylogórzanie tylko zremisowali z Beniaminkiem 1-1. No Doruchów dosyć mocno nas tutaj zaskoczył. Pokazał charakter, powiedzmy przez cały mecz ten co był. Przeważaliśmy, nie wykorzystaliśmy sytuacji, Doruchów idealnie wykorzystał to w samej końcówce. Dużo na ten temat rozmawialiśmy, mamy to w pamięci i miejmy nadzieję, że nie powtórzymy tego błędu. A jak dzisiaj wygląda Doruchów, trudno mi powiedzieć, wiem tylko, że zmienił się prezes, kilku zawodników odeszło. No mało mi wiadomo, kto doszedł, więc trudno mi powiedzieć, ale mecze, te pierwsze mecze i te z rundy jesiennej i wiosennej, no, są bardzo trudne, więc tutaj no, trzeba do tego podejść niesamowicie skoncentrowanym. Derbowe spotkanie pomiędzy LZS-em a Zewką na pewno obfitować będzie w niesamowite emocje. Kibice już odliczają dni do tego wydarzenia.